To prawdziwy seryjny morderca. Kocha zabijanie. Chciałby znów to zrobić. Krępował je, torturował, a potem zabijał. Znaleźliśmy 13-letnią dziewczynę wiszącą na rurze w piwnicy. W liście do nas BTK zapytał, ile osób mam jeszcze zabić, żeby być sławnym. Mogą być inne ofiary, o których nie mamy pojęcia. Dusiciel BTK chował się w szafach w sypialniach. Zabija kobiety, mężczyzn i dzieci. Nikt nie jest bezpieczny. Nikt. BTK, najbardziej nieuchwytny seryjny morderca. Aż czuć wiosenne burze wracające do Kansas. Tak to wygląda z centrum Wichita. Nadciągają chmury zapowiadające weekend pełen burz. To opowieść o najbardziej niezwykłym wydarzeniu w historii przestępczości. Opowieść, która terroryzowała małe środkowoamerykańskie miasteczko przez 30 lat. Konserwatywna Wichita, rozmiarem nie przekraczająca Coventry, leży w samym środku Ameryki. Ma zaledwie 500 tysięcy mieszkańców i szczyci się przyjazną i spokojną społecznością. Ale ma też mroczną przeszłość, która niedawno powróciła. W latach 70. spokój mieszkańców został zrujnowany. W Wichita był seryjny morderca. Nazwano go mordercą BTK, oznaczające z angielskiego krępowanie, torturowanie i zabijanie ofiar. Po zamordowaniu siódmej ofiary BTK zniknął, a Wichita przez 20 lat próbowała zapomnieć te przerażające wydarzenia. W roku 2004 wszystko się zmieniło. This is Kate News on your side. Good evening, everyone. Witam Państwa. List przesłany do gazety Wichita Eagle pochodzi prawdopodobnie od mordercy BTK. Wiadomość tą przedstawiliśmy jako pierwsi dziś po południu. Morderca BTK nie odzywał się od kilkudziesięciu lat, a teraz najwyraźniej wrócił. BTK jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ przez ponad 30 lat pozostawał na wolności, wciąż komunikując się z policją. Dlaczego wrócił? Czy coś zmieniło się w jego życiu? Czy brał narkotyki, a może z nimi skończył? Czy się ożenił? Może rozwiódł? Czy miał dzieci? Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że wrócił? To sytuacja bezprecedensowa. Seryjny morderca raczej nie czeka tak wiele lat, by nagle wrócić i powiedzieć, że jest wśród nas, żyje i znów stanowi zagrożenie. Wiadomość o powrocie BTK ponownie pogrążyła miasto Wichita w panice. Jeden człowiek lepiej niż ktokolwiek rozumie, co oznacza powrót BTK. Obecnie na emeryturze Bernie Drowacki był jednym z detektywów pracujących nad tą sprawą. Zawsze, nawet po przejściu na emeryturę, towarzyszyła mi myśl, że nie udało się odnaleźć mordercy. Gdy ponownie dał o sobie znać, wróciła nadzieja, że nowe śledztwo, medycyna sądowa i detektywi doprowadzą do zakończenia tej sprawy. W latach 70. morderstwa w Wichita zdarzały się rzadko. Lecz pewnego mroźnego styczniowego dnia zmieniło się to na zawsze. Mieszkający na spokojnej ulicy 38-letni Joseph Otero, jego 34-letnia żona Julie i ich dwójka dzieci
zostali skrępowani, poddani torturom i zamordowani we własnym domu. Morderstwo rodziny Otero w 1974 było olbrzymią sensacją. Miejscem zbrodni był zwykły dom, w środku którego zobaczyłem cztery martwe osoby. Policja była wszędzie, a mieszkańcy Wichita nie mogli uwierzyć, że zamordowano czterech członków rodziny. Takie rzeczy po prostu nie działy się w Wichita. Dla nas była to ogromna sensacja. Dom rodziny Otero przy North Edgemore 803 stoi nadal. Bernie Drowacki był jednym z pierwszych detektywów przybyłych na miejsce zbrodni. Dziś, po 37 latach, wraca, by przypomnieć przerażające wydarzenia, które miały tu miejsce. Minęło już 37 lat. Dom jest dokładnie taki, jak go zapamiętałem. Nie znaleźliśmy żadnych śladów włamania do domu rodziny Otero. Linia telefoniczna była odcięta. Z tego, co pamiętam, łóżko było po zachodniej stronie. Pani Otero leżała na łóżku, a pan Otero na podłodze. Oboje byli skrępowani, uduszeni i martwi. To był całkowicie niespodziewany widok, szczególnie dwójka dzieci. Dobrze pamiętam, że w tym pokoju na podłodze leżał na plecach Joseph. Miał chyba 9 lat. Twarz skierowana była w górę, stopy związane. Głowę miał owiniętą poszewką, ręcznikiem i jakimś plastikiem. Przeszukując resztę domu, znaleźliśmy w piwnicy 13-letnią dziewczynkę zwisającą z rury kanalizacyjnej. Te schody prowadzą na dół. Tutaj znaleźliśmy wiszącą małą Josephine. Lina była przywiązana do tej rury i okręcona wokół szyi. Stopy miała mniej więcej tyle od ziemi. Na żadnej z ofiar nie było śladów gwałtu, ale w wielu miejscach znaleziono nasienie, więc morderstwa z pewnością przynosiły zabójcy zaspokojenie seksualne. Dusiciel BTK to sadysta. Uwielbia patrzeć, jak ludzie cierpią. Gdy zabijał rodzinę Otero, najprawdopodobniej sprawiał mu przyjemność fakt, że członkowie rodziny słyszeli, jak ich ukochani umierają. Morderca musiał pilnować czterech osób. Związał je i torturował przez długi czas, i to w biały dzień. Długo obserwował dom, by wiedzieć, co się w nim dzieje. Musiał znać zwyczaje rodziny i wiedzieć, kiedy Joseph Otero, ojciec, wróci. Co przegapiliśmy podczas pracy nad tą sprawą? Co umknęło naszej uwadze? Musiał być jakiś ślad, który przeoczyliśmy. Byłoby błogosławieństwem wiedzieć, że osoba odpowiedzialna za tę zbrodnię została zatrzymana. Wielkim błogosławieństwem. Pomimo dokładnego śledztwa w sprawie rodziny Otero, policja nie odnalazła żadnego tropu. Ciężko było nawet ustalić motyw. Popełniając taką zbrodnię, stajesz się seryjnym mordercą. Osoba, która dopuści się takiego przestępstwa, będzie chciała popełnić kolejne. W 2004 mała środkowoamerykańska Wichita była zszokowana tym, że jej najgroźniejszy seryjny morderca powrócił po 25 latach milczenia. Dusiciel BTK, nazwany tak dlatego, że krępował, torturował i zabijał swoje ofiary, zaczął mordować w styczniu 1974 roku, kiedy brutalnie uśmiercił czterech członków rodziny Otero. Bez względu na ofiary pierwszych morderstw, w każdym z nich widać, że sprawca czerpał przyjemność z zabijania ich jedna po drugiej.
Zaspokajało go to seksualnie, co czyni z niego seryjnego mordercę, ponieważ uwielbia zabijać i na pewno to powtórzy. Kwietnia 1994 roku, 3 miesiące po morderstwie rodziny Otero, policja została wezwana do domu 21-letniej Catherine Bright, która mieszkała zaledwie 3 kilometry dalej. Catherine Bright wróciła ze swoim bratem do domu. Po wejściu do środka napotkali czekającego na nich mężczyznę. Wyłonił się z szafy w sypialni z pistoletem w dłoni. Powiedział, że ma zamiar ich obrabować. Wywiązała się walka pomiędzy Kevinem a mężczyzną. W końcu Kevin został przywiązany do krzesła. Zdołał się jednak wyswobodzić i rzucił się na napastnika, który postrzelił go w głowę. Kevin stracił przytomność, ale napastnik myślał, że nie żyje. Gdy ocknął się, usłyszał krzyki atakowanej siostry. Ruszył na pomoc, ale znów został postrzelony. Tym razem w twarz. Udało mu się wydostać frontowymi drzwiami na ulicę, gdzie zauważył go przechodzień i zadzwonił po pogotowie. Catherine Bright została 3 razy ugodzona w brzuch. Pomimo przyjazdu na miejsce policji i pogotowia, zmarła w szpitalu. Kevin Bright przeżył ten koszmar, lecz policja uznała, że ze względu na odniesione obrażenia, jego opis napastnika jest niewiarygodny. Miesiąc później nastąpił przełom w śledztwie nad sprawą rodziny Otero. 3 mężczyzn przyznało się do winy i wkrótce informacja ta pojawiła się na pierwszych stronach gazet, dając ulgę mieszkańcom. Policja dokonała pierwszego aresztowania w grudniu 1974. W tamtym czasie media bardzo interesowały się sprawą, więc społeczeństwo wiedziało, że ktoś został aresztowany. Właśnie wtedy dusiciel skontaktował się z nami po raz pierwszy. Dwudziestego października 1974 do gazety Wichita Eagle zadzwonił mężczyzna i wskazał bibliotekę, gdzie ukrył list w jednej z książek. Natychmiast powiadomiono policję. List został odnaleziony przez Berniego Drowackiego. Po odnalezieniu i przeczytaniu listu ustaliliśmy, że na pewno pochodził od osoby, która była w domu rodziny Otero i popełniła wszystkie 4 morderstwa. W liście napisał: ci 3 faceci są niewinni, ja to zrobiłem, a oto dowód. Szczegółowo opisał miejsce zbrodni, więc policja wiedziała, że tylko zabójca mógł znać wszystkie detale. Przypuszczano, że zrobił nawet zdjęcia, co pozwoliło mu na tak dokładny opis. List, w którym roiło się od błędów gramatycznych, pochodził od samego mordercy. Wziął na siebie całą odpowiedzialność za śmierć rodziny Otero i ujawnił dokładny opis miejsca zbrodni. Morderca napisał o potworze, którego nie można zatrzymać, i podpisał się używając skrótu, który stał się jego znakiem firmowym i przerażającą zapowiedzią kolejnych ofiar. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów dusiciela BTK było komunikowanie się z policją. Wiele osób oglądających hollywoodzkie filmy myśli pewnie, że wszyscy seryjni mordercy bawią się w kotkę i myszkę z policją i wysyłają listy, lecz zdarza się to bardzo rzadko. Policja za wszelką cenę chciała złapać mordercę, więc zatrudniła więcej funkcjonariuszy, by przyspieszyć śledztwo. Jednak ślad po BTK zaginął. Minęły 3 lata, zanim znów dał o sobie znać.
Kolejną ofiarą była Shirley Vian. Była samotną matką i mieszkała z trójką swoich dzieci. Z tego, co pamiętam, najstarsze z nich miało 8 lat. Najwyraźniej napastnik zatrzymał jedno z dzieci na ulicy i pokazał zdjęcie, pytając, czy przypadkiem nie zna tej osoby. Po chwili pojawił się w drzwiach domu i dostał się do środka. Wewnątrz wyciągnął pistolet i, tak jak w przypadku Katrin Bright, powiedział, że zamierza ich okraść. Zaprowadził dzieci do łazienki. W tej łazience zamknął dzieci. Tych drzwi wtedy nie było, tylko ściana. Dzieci były w środku, a drzwi w jakiś sposób zaryglowane, by nie mogły się wydostać. Najstarsze dziecko usłyszało, jak jego matka jest mordowana. Miał 8 lat, jego młodszy brat 6, a siostra 4. W łazience było małe okienko. There was a very small window in the bathroom. W tym miejscu było okno, przez które dzieciom udało się wydostać. Gdy przyjechała policja, Shirley Vian była skrępowana i uduszona, podobnie jak rodzina Otero. Znaleziono ją na łóżku. Na miejscu zbrodni było nasienie. Nie została zgwałcona, lecz uduszona. Było to dla nas zaskoczeniem. Policja zupełnie nie rozumiała, dlaczego na Josie Otero, dziewczynce powieszonej w piwnicy, było nasienie. Tak samo w pobliżu Shirley Vian. Po jakimś czasie zorientowali się, że morderca działał z pobudek seksualnych. Nasza teoria jest taka, że dusił ofiary i najprawdopodobniej onanizował się, patrząc, jak umierają. Najwidoczniej obserwował duszące się ofiary, a to go podniecało. Gdyby dzieciom nie udało się uciec, pewnie też by nie żyły. Od tamtego czasu robiliśmy, co w naszej mocy, by dzieci dokładnie opisały sprawcę. Pomagał nam psycholog. Robiliśmy wszystko. Znów okazało się, że był to biały mężczyzna, mniej więcej w wieku ich mamy. To oznaczało, że miał jakieś 30 kilka lat. Wiemy, że miał przy sobie czarną torbę, w której nosił taśmę i liny. Domyślaliśmy się też, że miał broń, ponieważ w jakiś sposób musiał steroryzować dorosłych, jak w przypadku państwa Otero. Z zabójstwa Kathy Bright wiemy, że miał pistolet, ponieważ strzelał do jej brata. W tym przypadku o broni poinformował nas malec. Ze względu na podobieństwo morderstw rodziny Otero, Katrin Bright i Shirley Vian, policja podejrzewała, że mogły być popełnione przez tę samą osobę. Zastanawiała jednak 3-letnia przerwa pomiędzy zabójstwami. Seryjny morderca zabija zazwyczaj wtedy, gdy coś pójdzie w jego życiu nie tak, gdy przeżywa kryzys. Być może żona wystąpiła o rozwód, opuściła go dziewczyna lub wyrzucono go z pracy. Jest przygnębiony i wściekły na świat. Myśli, że nikt go nie szanuje, a ludzie uważają, że jest nikim. Pokazuje więc, do czego jest zdolny. Zabija kogoś i czuje się dumny. Znów ma wielkie ego i przez kilka miesięcy, a nawet lat, nie robi nic, aż do momentu, gdy przychodzi kolejny kryzys. Dlatego właśnie seryjni mordercy nie zabijają regularnie.
Gdy wieść o morderstwie Shirley Vian rozniosła się, szef policji Richard Lemanian stanął przed trudną decyzją. Czy należało ostrzec mieszkańców Wichita o grasującym seryjnym mordercy? Dostawałem wiele rad od FBI i od ekspertów nauk behawioralnych na temat ujawnienia tej informacji. Czy powinniśmy to zrobić? Pytając 6 różnych osób, otrzymywałem 6 różnych odpowiedzi. A w końcu trzeba przecież podjąć decyzję. Zadecydowaliśmy, że nie przypiszemy mu tej zbrodni, mając nadzieję, że się do nas odezwie. I tak zrobił. Lecz nie w sposób, jakiego oczekiwała policja. Około godziny 8:20, 8 grudnia 1977 roku, na numer policji zadzwonił mężczyzna, co zostało nagrane, który zgłosił zabójstwo Nancy Fox na ulicy South Pershing, numer 843. Skontaktował się bezpośrednio z policją, mówiąc, że znajdą ofiarę zabójstwa, podając jej nazwisko i dokładne miejsce. W Wichita wprowadzono wtedy nowy system, znany obecnie jako identyfikacja rozmówcy. Nie miał więc pojęcia, że policja wiedziała, skąd zostało wykonane połączenie. Policjant zjawił się tam w ciągu 2 minut, ale dusiciel BTK zdążył zniknąć. Wysłano 2 funkcjonariuszy, by sprawdzili podany adres. Nie powiedziano im, czego dotyczyło zgłoszenie. Mieli tylko sprawdzić. Rozmawiałem z jednym z nich. W środku zobaczyli stłuczone tylne okno i odciętą linię telefoniczną. Spojrzeli na siebie i jeden z nich powiedział: wiesz, że zaraz znajdziemy ciało. Przy South Pershing 843 mieszkała Nancy Fox, pracująca na pół etatu, 25-letnia sekretarka. Odnaleziono ją na łóżku. Leżała twarzą do dołu, co było typowe dla dusiciela. Jej majtki były opuszczone do połowy ud. Obok głowy leżał lekki szlafrok, w którym znaleziono nasienie. Ojciec Nancy Fox musiał zidentyfikować ciało córki. Gdy dojechaliśmy do szpitala, zabrano nas do pokoju, w którym musieliśmy dokonać identyfikacji. To coś, o czym nikt nie chciałby pamiętać. Widziałem tylko jej twarz i stopy. Były czarne od siniaków, ale nie było wątpliwości, że to ona. Większość seryjnych morderców chce popełnić zbrodnie i uciec przed odpowiedzialnością. Nie kontaktują się z policją, nie chcą, by ktokolwiek się dowiedział i są zadowoleni, gdy wszystko cichnie lub zostaje zapomniane. Wszystko po to, by mogli znów zabijać. Dla większości seryjnych morderców liczy się tylko on i ofiara. Mogąc kogoś zabić, czuje się jak Bóg. Ale są jeszcze seryjni mordercy, którzy chcą czegoś więcej. Lubią prowadzić grę. To ich podnieca. Po morderstwie Nancy Fox, siódmej ofiary BTK, policja skupiła swoją uwagę na rozmowie telefonicznej i poszukiwała świadków, którzy mogli podać rysopis zabójcy. Odnaleźliśmy świadka, który twierdził, że widział mężczyznę dzwoniącego na policję. Podjechał do budki, przy której on stał, i zorientował się, że nie ma drobnych, więc poszedł do sklepu rozmienić pieniądze, by móc wykonać telefon.
Kiedy wrócił, mężczyzny już nie było, a słuchawka zwisała z automatu. Gdy ją podniósł, na linii wciąż była policja. Świadek opisał go, był to biały mężczyzna, 1,70-1,75 wzrostu, jasne włosy, niczym nie wyróżniający się opis. Policja nie mogła więc opublikować szczegółowego rysopisu, nie mieli nic. Musieli czekać, aż morderca znów zaatakuje. Do stycznia 1978 dusiciel BTK brutalnie zamordował 4 członków rodziny Otero, w tym 2 dzieci, oraz 21-letnią Catherine Bright, 24-letnią Shirley Vian i 25-letnią Nancy Fox. Pomimo ciężkiej pracy i zaangażowania wielu funkcjonariuszy, Departament Policji w Wichita nie mógł znaleźć tropu i wciąż nie podał do publicznej wiadomości, że na wolności grasuje seryjny morderca. W styczniu 1978 roku BTK wysłał pocztówkę w kopercie do gazety Wichita Eagle. Był na niej wiersz zatytułowany Shirley Locks i podpisany BTK. Pierwsza linijka mówiła: Shirley Locks, Shirley Locks, czy będziesz moja? O ile dobrze pamiętam. Kartkę dostarczono do siedziby gazety, gdzie ktoś otworzył ją i pomyślał, że to walentynkowa promocja. Przekazał ją do innego działu, gdzie trafiła na niewłaściwe biurko. Nigdy nie dotarła do redakcji informacyjnej. Wiersz miał 7 linijek i odnosił się do Shirley Vian. Wspominał też o Nancy Fox. 10 dni później BTK wysłał kolejny list, tym razem do jednej z największych stacji telewizyjnych w Wichita, Cake TV. Policja już jest. Pamiętam, jak przybyłem do redakcji. Dookoła biurka stało kilka osób. Spytałem, gdzie jest list. I wskazali mi go. Był oczywiście dowodem, więc wszystko zostało zabezpieczone. Ponieważ Wichita Eagle nie opublikowała jego wiersza Shirley Locks, BTK zaczął list pytaniem. W liście zapytał, ile osób muszę jeszcze zabić, by być sławnym. Od tego momentu wiedzieliśmy, że zależało mu na rozgłosie. Lubił rozgłos i w pewnym sensie był od niego zależny. Karmił swoje ego. List składał się z 2 stron napisanych na maszynie, dokładnego szkicu ciała Nancy Fox i wiersza zatytułowanego Śmierć Nancy. W liście BTK przyznał się do zamordowania 4 członków rodziny Otero, Shirley Vian, Nancy Fox, i drwił z policji, by próbowała odgadnąć następną ofiarę, przypuszczalnie Catherine Bright. Morderca przyznał nawet, że zabiłby dzieci Shirley Vian, gdyby nie uciekły. Po otrzymaniu listu szef policji LeMannien musiał stawić czoło nieuniknionemu. Dostawałem wtedy sprzeczne rady. Jedni mówili, żeby przypisać mu te zbrodnie, inni by tego nie robić. Z tego co wiem, nie zrobiliśmy tego po zamordowaniu Shirley Vian, a później zabił Nancy Fox. Nie wiem, czy gdybyśmy napisali, że to on zabił Shirley Vian, Nancy Fox wciąż by żyła. Nie wiedziałem tego, więc uznaliśmy, że przypiszemy mu te zbrodnie. 10 lutego 1978 roku, 4 lata po pierwszych morderstwach BTK, mieszkańcy Wichita usłyszeli w końcu prawdę. Dziś rano z Cake TV skontaktowała się osoba, która zdaniem policji jest odpowiedzialna za morderstwo rodziny Otero w styczniu 1974 roku. Otrzymaliśmy 2-stronicowy list napisany na maszynie, opatrzony adresem naszej stacji. Został podpisany inicjałami BTK. Jest z nami szef policji Richard LeMannien. Mam kilka pytań. Skąd pewność, że ten list jest autentyczny? Po zbadaniu zawartości listu nie mamy żadnych wątpliwości, że informacje w nim zawarte mogą pochodzić wyłącznie od zabójcy.
included in the letter would have to be the killer himself. Czy wiadomo, co oznaczają inicjały BTK? Tak, uważamy, że oznaczają krępowanie, torturowanie i zabijanie. BTK zabił już 7 osób. Czy macie jakiś trop? Szczerze, w tym momencie nie mamy żadnego. Konferencja prasowa była skierowana do dwóch odbiorców. Pierwszym byli mieszkańcy. Drugim – morderca. Tak ją wyreżyserowano. Najważniejsze dla mnie było bezpieczeństwo mieszkańców. Nie chcieliśmy kolejnych zabójstw. Grając w jego grę, woleliśmy, żeby wysyłał listy, nie zostawiał zwłoki. To był nasz cel. Mieszkańcy zareagowali strachem. To spokojne miasto nigdy nie podejrzewało, że może paść ofiarą seryjnego mordercy. Wichita pogrążyła się w panice. Nikt już nie zostawiał otwartych drzwi. Wszyscy je zamykali. Wcześniej można było zostawić kluczyki w stacyjce, nie zamykać drzwi na klucz. Lecz od kiedy w mieście był seryjny morderca, wszystko się zmieniło. Mieszkańcy Wichita zareagowali paniką. Wszyscy się bali i wszyscy zamykali drzwi, okna, sprawdzali linie telefoniczne. Poruszenie było olbrzymie. Sierżant pracujący na drugiej zmianie zawsze przypominał funkcjonariuszom, że dusiciel BTK jest na wolności, że chowa się w szafach, jest uzbrojony w pistolet i nóż i żeby uważali. Policja zachęcała ludzi, by dzwonili, gdy czuli, że w domu dzieje się coś dziwnego. Jeśli drzwi wyglądały inaczej niż zwykle lub nie paliło się światło, gdy powinno i odwrotnie. Funkcjonariusze sprawdzali wszystko. Przeszukiwali całe domy i budynki, a na końcu otwierali szafy w kobiecych sypialniach, mierząc w nie swoimi pistoletami. Nigdy nikogo tam nie było, ale nie mogli tego wiedzieć, bo morderca włamywał się i chował właśnie w szafach. Niektórzy seryjni mordercy lubią straszyć. Uwielbiają strach nie tylko swoich ofiar, lecz także całej społeczności. Tacy mordercy kochają rozgłos, lubią czytać o sobie w gazetach. Niektórzy robią nawet dziwne rzeczy na miejscu zbrodni, by wydawało się bardziej przerażające. Przez to ludzie obawiają się bardziej, w końcu boją się też chodzić nocą po ulicy lub nawet wchodzić do mieszkania. Mordercy czują wtedy, że kontrolują nie tylko miejsce zbrodni, ale też całe miasto. W trakcie paniki BTK ponownie zniknął. Kolejny raz ujawnił się dopiero po roku. Before he was heard from again. Sprawa Annie Williams jest dla mnie najbardziej przerażająca. Chodzi o to, co się nie stało. Annie Williams była 63-letnią wdową i mieszkała sama. Raz w tygodniu zawsze robiła to samo. Nie pamiętam, czy był to taniec, kręgle, czy coś innego. Po zakończeniu zawsze wracała do domu. Tamtej nocy zdecydowała się zostać u córki. Gdy następnego ranka wróciła do domu, zauważyła, że ktoś włamał się i najwyraźniej spędził w nim dużo czasu. Linia telefoniczna była odcięta, a na jednym z okien były ślady włamania. Wydawało się, że to zwykłe włamanie, aż kilka miesięcy później otrzymała przesyłkę, w której były jej rzeczy, list i rysunek. Nie opiszę rysunku, powiem tylko, że był przerażający. Dobrze pasował do skrótu, którego używał. Krępowanie, torturowanie, zabijanie. Wysłał rysunek, wiersz i jedną z jej apaszek, którą bez trudu rozpoznała. Wiersz BTK postawił pytanie. Anne, dlaczego nie przyszłaś? Napisał też, że miała być ofiarą numer 8.
Dla mnie to było przerażające. Tak samo jak dla wielu kobiet w Wichita. Wszystkie wyobrażały sobie, że to mogły być one. Co by wtedy zrobiły? To straszne. Anna była tak wstrząśnięta, że uciekła do innego stanu. Bała się, że morderca wróci i znów spróbuje, więc wyjechała. Próba zabójstwa Anny Williams jeszcze bardziej zdezorientowała policję, która za wszelką cenę próbowała znaleźć związek pomiędzy ofiarami. Kolejność zabójstw była następująca. Najmłodsze było dziecko z rodziny Otero, 5 lub 6 lat. Następnie 11-12-letnia dziewczynka. Później Kathy, która była studentką. Shirley, około 20, może 30 lat. Następnie Nancy Fox, a na końcu 63-latka. Doradzali nam psychologowie i eksperci nauk behawioralnych, ale nie pasowało to do żadnej z ich opinii. Jedyną logiką przez 3 dekady jego działalności był brak logiki. Pragnąc przełomu w śledztwie, policja bezprecedensowo ujawniła nagranie na temat Nancy Fox, nad którym pracowała przez ostatnie 2 lata. Używając najnowocześniejszej aparatury, eksperci usunęli część zakłóceń, by możliwe było rozpoznanie głosu BTK. Wtedy po raz pierwszy wszyscy usłyszeli jego głos. To było naprawdę ważne wydarzenie. Ludzie usłyszeli głos dusiciela BTK, głos seryjnego mordercy. Gdy usłyszałem to nagranie, byłem w szoku. Byłem zaskoczony tym, że ktoś może być tak bezduszny, by powiadomić samemu policję i opowiedzieć o wszystkim własnymi słowami. Pomimo ujawnienia nagrania, nikt nie rozpoznał głosu, a BTK kolejny raz zniknął. 3 lata po incydencie z Anną Williams, policja wciąż nie wiedziała nic na temat tożsamości BTK. Sprawą zajęło się FBI. W 1982 rząd federalny zaczął finansować program VICAP, którego celem było łapanie szczególnie groźnych morderców. W 1984 policja z Wichita otrzymała środki, by ująć dusiciela BTK. Dzięki funduszom federalnym i miejskim nawet 8 policjantów zajmowało się wyłącznie tą sprawą od lata 1984 do lata 1986. Officers to work on this case full time from the summer of 1984 until the summer of 1986. Grupa specjalna zajmująca się BTK zwana była pogromcami duchów. Pracowali wyłącznie nad nim. Jej głównym zadaniem było zidentyfikowanie sprawcy i dopilnowanie, by w tym śledztwie zrobione było wszystko, co możliwe. Używali komputerów, współpracowali z psychologami, badali DNA. Z tego co wiem, to w sprawie BTK po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych użyto próbek DNA w śledztwie. Najpierw skoncentrowano się na nagranej rozmowie, a następnie na listach od mordercy. Wysyłał kopie listów. Nie były to oryginały napisane na maszynie. Kopie, które tworzyły kopiarki w tamtych czasach, były trochę większe niż oryginały. Dlatego niemożliwe było ustalenie, na jakiej dokładnie maszynie zostały napisane, nawet gdyby ją odnaleziono. Z pomocą firmy Xerox z Rochester udało się nam ustalić model użytego tonera, a nawet rodzaj papieru i długość rolki, na której wykonano kopię. Zdołaliśmy zawężyć poszukiwania do konkretnej kserokopiarki w kampusie na Uniwersytecie Stanowym w Wichita. Niestety była to maszyna dostępna dla wszystkich studentów i pracowników. Spekulowano nawet, że być może mordercą jest student. Kolejną kserokopiarkę namierzyliśmy tymi samymi metodami.
była na drugim piętrze biblioteki publicznej w Wichita, zaledwie kilka metrów od książki, w której znaleziono list. Po dwóch latach intensywnego śledztwa grupa specjalna pogromców duchów nie odnalazła sprawcy i została rozwiązana. Na miesiąc przed zakończeniem śledztwa pogromcy duchów spotkali się ponownie, by przedyskutować sprawę morderstwa Vicki Weggerly. Jednogłośnie stwierdzili, że to nie BTK ją zamordował. Dopiero po 18 latach okazało się, że byli w błędzie. Najgroźniejszy seryjny morderca z Wichita nie ujawniał się przez ponad 25 lat. Lecz w roku 2004 nastąpiła zmiana. Dziewiętnastego marca do gazety Wichita Eagle przyszedł list. Nikt nie spodziewał się tego, co wyjaśnił. Była w nim jedna kartka. Na niej trzy fotografie i prawo jazdy. Na zdjęciach była kobieta ze związanymi z tyłu rękami, leżąca na podłodze i wyglądająca na martwą. Prawo jazdy należało do Vicki Weggerly. Od razu rozpoznałem to nazwisko. Została zamordowana w swoim domu w 1986 roku. Sprawa ta pozostała nierozwiązana przez prawie 20 lat. Podejrzewałem, że był to list od jej zabójcy. W tym przypadku morderca wszedł tylnymi drzwiami. Ulica przed domem była bardzo ruchliwa. Vicki była w domu. Jedno dziecko było w szkole, mąż w pracy, a na podłodze bawiło się jej dwuletnie dziecko. Wszedł do środka, obezwładnił kobietę, związał, zostawił na miejscu nasienie i udusił ją. Potem wziął jej samochód, przejechał kawałek i porzucił. Zanim na miejsce przybyła policja, znalazł ją mąż. Naruszył dowody, ponieważ oswobodził żonę, myśląc, że jeszcze żyje. Wezwał karetkę, ale wtedy już nie żyła. Zrobił to, co uważał, że powinien. I słusznie. Zanim policja dotarła do domu Vicki Weggerly, jej serce przestało bić. Zaledwie 15 minut dzieliło ją od pomocy szpitala. Jej mąż Bill rzekomo znalazł kobietę z pętlą na szyi. Ich dwuletni syn Brandon w trakcie tragedii bawił się w drugim pokoju. Ponieważ BTK nie dawał znaku życia od 7 lat, mąż Vicki Weggerly stał się głównym podejrzanym. W takich przypadkach to mąż jest zazwyczaj głównym podejrzanym. Detektyw prowadzący śledztwo uważał, że jest to wysoce prawdopodobne i działał pod tym kątem. Ponieważ mój brat był podejrzany, prawnicy poprosili mnie, bym porozmawiała z dziećmi. Gdy rozmawiałam z Brandonem, powiedział mi, że mamusia skrzywdziła pana. Zapytałam, czy tatuś skrzywdził mamusię, a on odpowiedział, że nie. Uważam, że Vicki w samoobronie próbowała zranić mordercę. Po przeprowadzeniu dogłębnego śledztwa, Bill Weggerly został oczyszczony, lecz przez kolejne 18 lat nad ich rodziną wisiał cień. Morderca Vicki pozostał nieznany. Jej ciało zabrano, zanim przyjechała policja, więc na miejscu zbrodni nie zrobiono żadnych zdjęć. Brakowało jedynie prawa jazdy. To dowodziło, że list otrzymany w 2004 roku pochodził od jej mordercy. Fałszywym nadawcą był Bill Thomas Killman. Inicjały to BTK.
Dochodzenie wykazało, że był to podpis używany na każdej przesyłce od dusiciela BTK. Gdy po raz pierwszy usłyszałam wiadomość o powrocie BTK i o tym, że to on zabił Vicky, ucieszyłam się. Zaraz potem poczułam się winna, bo nie powinnam się wcale cieszyć. W głębi serca wiedziałam, że oznaczało to pełne oczyszczenie mojego brata i że teraz cały świat przeczyta o tym na pierwszych stronach gazet. Poczułem się, jakbym pisał książkę historyczną i zbliżał się do końca, a tu nagle trzeba dopisać kolejny rozdział. Żaden seryjny morderca nie wrócił po kilku dekadach milczenia, by znów terroryzować ludzi. To właśnie jest najbardziej szokujące. Co go do tego skłoniło? Możliwe, że znów chce być w centrum uwagi i siedzi gdzieś w swoim domu, podniecając się swoją chorą grą. Od powrotu BTK w 2004 roku policja ustaliła jego profil DNA z próbek nasienia znalezionych na miejscach zbrodni. Jedynym sposobem na jego skazanie jest dopasowanie profilu DNA. Jeśli nie będą identyczne, ta sprawa może nigdy nie zostać rozwiązana. Do tej pory od około 3000 mężczyzn z Wichita w wieku od 55 do 65 lat pobrano próbki DNA. BTK może być naszym sąsiadem. Jeden ekspert powiedział, że można być żoną BTK i nawet o tym nie wiedzieć. Pomimo obławy na ogromną skalę, BTK wciąż porozumiewa się z policją. Uważam, że ten człowiek nie zamierza umrzeć, zanim dowiemy się, kim jest. 22 października, w 30. rocznicę wysłania swojego pierwszego listu, BTK zostawił przesyłkę w centrum Wichita. Gdybym mógł z nim porozmawiać, na pewno powiedziałbym: teraz jesteś naprawdę znany. Skończmy z tym i pozwól sobie pomóc, by ten problem zniknął. Chociaż policja odmówiła komentarzy na temat zawartości przesyłki, wiele osób uważa, że zawiera listę kolejnych niewyjaśnionych morderstw. Ostatnia linijka mojej książki brzmi: czy wciąż nam zagraża? Mam nadzieję, że w uzupełnionym wydaniu będę mógł ją zmienić. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Łukasz Bill. Czytał Mariusz Siudziński.